Macie swoje pasje, umiejętności, zdolności. Nadszedł już czas, byście zamienili to w swoje biznesy, pokazali swoją twórczość innym, zaczęli coś wytwarzać, zarabiać na tym pieniądze. Mistrz artystów pracuje pod natchnieniem. Pracować będziecie z własną duszą, ona będzie was w tym wspierać. Jeżeli chcecie otworzyć jakąś działalność, jest dobry na to czas. A skoro będzie z wami wasza dusza, to energia źródła, ten wodospad będzie was zasilać. Będziecie pełni energii, będziecie płynąć z nurtem rzeczywistości. Wszystko w życiu będzie wam się układać dzięki temu. Wasze wysokie wibracje to także wasza bliskość do waszych duchowych przewodników, opiekunów, waszych duchowych rodzin także będą was wspierać, otulać was miłością. Ale waszym problemem jest to, że nie patrzycie na siebie, na własne potrzeby, nie patrzycie na własne wnętrze. To jest ten okręt, który płonie i wam zatonie. Patrzycie się gdzieś daleko. Szukacie czegoś daleko od siebie, a to błąd. Zamykacie się we własnych domach, twierdzach. Nie wychodzicie do ludzi. Nie doświadczacie rzeczywistości na zewnątrz. Jesteście zamknięci. Przez to niewiele w waszym życiu się dzieje. To jest zima. Wszystko tutaj zamarzło. Nie ma życia, nie ma ruchu. Tydzień upłynie wam pod znakiem bardzo ważnych spotkań. I to jest serce piramidy. Macie szansę spotkać bardzo bliską wam istotę. Istotę, którą doskonale znacie w duchowym świecie. Karta jest odwrócona. To oznacza niegotowość do związku tutaj na ziemi. Być może nawet poczujecie coś bardzo wielkiego, ale wasze umysły od razu powiedzą wam, dlaczego to nie może się w tej chwili udać. Świetny czas w finansach. Król kluczy, król pieniądza, biznesu. Tutaj panowie osiągają wielkie sukcesy. Finansowa wolność, niezależność, wysokie stanowiska, awanse, świetne umowy biznesowe, bardzo dobry czas. I ten czas można wykorzystać na podróż, dalekie podróże, nawet możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Rozpoczęcie nowego życia gdzieś daleko, na to także będzie dobra energia.